Cześć wszystkim, witam w kolejnym odcinku ze Słonem Sanders 2 Charyzmara. Dzisiaj będzie przedostatni odcinek. Bo w jutrzejszym odcinku będzie finał. Dzisiaj mamy 43 level. 20 dzień. I postanowiłem, że w tych dwóch finałowych odcinkach nie będę pokazywał dueli, tylko sam turniej. Więc do zobaczenia, jak będę miał turniej. No więc pojawił mi się event. Event. Nie wiem. Zaryzykuję, co? Wygrałem kasiorkę. Tak więc wbiłem level. Jeden charyzma. Wszystko charyzma. Jak widać, wszystkie armory hełmu zwiększają tylko armor o 10. Sorry, stary, ale nie wiem, co od ciebie kupić. Więc zapisuję gierkę. Wchodzę na arenę. Bargl Jarg jako fin jako boss. Ale przeciwników jest no dużo, bardzo dużo. Jako pierwszy Knight, Paladin, Avenger, Conqueror, Infernal, Conqueror, Avenger. Według jego nazwy nie wiem, to się tyle stanie. Chyba, że ja muszę wykorzystać. Znowu przeciwnik, który ma dwa imiona, tak samo napisane. Bacchus, son of Bacchus. Bacchus, syn Bacchusa. Czyli jest ojcem samego siebie. Wow!
Castle the Great. Castle España. Castle España. Live from the Imperial Colosseum. Teraz mi nic nie dał. Ma 3 porki na życiu. To życie mi najpierw jest. Zadowolę się. To taki mi zadowolę razem, bo już to jest wspaniale leżysz. Gorio. Trzy razy się może teleportować i dwa razy się wyleczyć. A ile ma życia? Życia ma 500. 70 chyba. Widzimy się, jak dojdę do tego momentu, że zginąłem. Czyli w całym pierwszym miejscu. Do zobaczenia. Stwierdziłem jednak, że nie będę wolny tego być na pierwszym. Czego to
traigo. Wolfenstein. Mayor problema. Exchange my Oh! Oh! Jack the Slayer. Ten gościu jest teraz naszym przeciwnikiem. Dziesięć charyzmy. Teraz Yeah.
pierwszy mieczyk. Jak widać, ta siła była tak wzmocniona. No, to było za ten zamiar. Kolejny pomysł. Leży mi kilogram w pika. Zamrożony. Tego już nie da. Zamrożony. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. I siódmy los. MacLeod. Odskoczę, że mnie widzę tego. Ja się wyleczę. Po prostu go rozkrzyknę. Bo prawie mnie zabił. Jak muszę odeskać, to stracimy przez to. Tylko 6 różnic w Mag Damage. Admiral Kay jako kolejny przeciwnik. Wiem, że tu mówiłem, ale powtarzam. 6 różnic między naszymi Mag Damage'ami. 46 charyzmy. Wiem, że to wszystko już powiedziałem. Ale powiedziałem jeszcze raz, jakby ktoś nie słyszał. Jak chcesz to zobaczyć?
casi. Certain Baron. No sabrás por qué. Automaton ma dwa automatony, dwa Impernale, Cavalier raz, Templar raz, Avenger dwa razy, 17 charyzmy, ma potka na każdą możliwość, no i Fireballki dwa. Got it. Hey! Colegio.
Barnyard. No, to jest dziwne. Ma pierwszy level. No to chyba jest jakiś błąd, bo powinien mieć jednak ten, no, 45 albo 6 level, a ma pierwszy, więc jakiś błąd musiał być w tej grze. Musi być. 2 strzępa, 50 agility, 2 ataku, 2 defensa, 50 vitality, 50 charyzmy, 30 staminy, 60 magiki, 1010 HP życia, 304 max damage, 925 armoru i 300 staminy, jeśli dobrze policzyłem. Dire Firebolt, Hell Firebolt, Breaking Bolt, Molten Death, Colossus, Large Health Potion. Raz się wyleczy, 4 razy mnie zaatakuje ze speli. Jeśli nie będę blisko, no to Colossusa nie użyję. Przynajmniej powinien nie użyć. Nie mam więcej armoru. Ma Barbless Kirklet. Hełmów przy bossów nie może mieć. Poza jednym. Conqueror, jego reszta armoru. No i nie ma tarczy. The Evil and Ancient. Nie będę tego czytał, bo nie ma sensu. Rozkrzyczymy tego. Marga. Ma dwa defa, więc może go atakować. Ile mi zadał? 500. Nie 500. Tak, 500. NIEEEJ! 212. 651. Ja go odlepnę jednak. Jeszcze jeden. Jeszcze jest jeden. Rozwaliłem go ja. Tak więc zapiszę się. Napiszcie w komentarzach, w jakim stroju mam pokonać Evila. Jeśli chcecie, żeby był w tym stroju, no to tam też możecie to napisać. Jeśli się filmik, odcinek podobał, to subskrypcje, łapki w górę i komentarze. A jeśli chcecie dać łapkę w dół, no to co, wyjaśnijcie. Bo ja nie wiem, jak mam o tym zapowiedzieć, jak nie wiem, z jakiego powodu stanę łapkę w dół. Więc to wytłumaczcie w komentarzach. No i do następnego odcinka, czyli do jutra. Nie.
Nie jutro. Następny odcinek będzie finałowy, więc do zobaczenia w nim. Cześć.